Gościem. Radia 5 jest pan Jarosław Felebiediew, prezes zarządu budynków mieszkalnych w Suwałkach TBS. To jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością od niedawna. Dzień dobry, witam. Witam pana redaktora, witam państwa. Spółka działająca według zasad Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Jak do tej pory, od, od czasu zmian, działa spółka? Czy wszystko idzie tak, jak powinno iść? Panie redaktorze, te wszystkie zmiany, jakie dotknęły, że tak powiem, zarząd budynków mieszkalnych jako zakład budżetowy, były między innymi, powiedzmy, sprowokowane tym, że istniała jakby wy potrzeba wypracowania pewnej formuły dostarczania mieszkań na wynajem, yy, szczególnie młodym mieszkańcom naszego miasta yy, o tak zwanych umiarkowanych dochodach. Co przez to rozumiemy? Te umiarkowane dochody jakby nigdzie nie są zdefiniowane, ale yy, w naszym pojęciu i yy, yy, w naszych jakby rozstrzygnięciach regulaminowych yy, to są dochody, które w kontekście mieszkań oczywiście przekraczają te dochody, które są, kwalifikują do ubiegania się o lokal komunalny, natomiast są niższe od tych, które określane są jako zdolność kredytowa przy ubieganiu się o mieszkanie w ramach rządowego programu Mieszkanie dla Młodych. I Czyli... W związku z tym, jakby istniała konieczność właśnie yy, zaproponowania jakiegoś lokalnego rozwiązania. Yy, dla tej grupy osób. Człowiek, który chce nabyć nieruchomość, najpierw podpisuje umowę o najemstwie. Płaci yy, czynsz i w trakcie też, przy okazji, już yy, wkład finansowy, który oznacza, że będzie właścicielem później. Trochę prostuje. Yy... Pierwsza rzecz to, tak jak powiedziałem, zawierane są jednocześnie dwie umowy. Umowa najmu, bo taki status y, będzie miał, y, powiedzmy, ten przysłowiowy pan Kowalski czy pani Kowalska. Y, I jednocześnie podpisujemy umowę przedstępną sprzedaży w formie aktu notarialnego. I y, z chwilą y, zapłaty ostatniej raty, a tutaj myślimy o możliwości rozłożenia ceny sprzedaży lokalu nawet do 20 lat, Zostanie ostatecznie przeniesiona własność tego lokalu. A do tego momentu będzie po prostu miał nasz lokator, nazwijmy to stan status najemcy. Ile to będzie mieszkań? Około 50. Oczywiście w, ostatecznie przesądzi o tym projektant, bo są pewne uwarunkowania techniczne. Może to być 48, może być 47. Zobaczymy, w każdym bądź razie. Yy, uważamy, że i pracujemy nad tym, żeby ta oferta była po prostu ofertą atrakcyjną, yy, korzystną i żebyśmy tutaj mieli no, wystarczającą ilość chętnych, aczkolwiek od razu też i muszę powiedzieć, że yy, dokonamy pewnej kwalifikacji. Będzie to robiła tak zwana komisja kwalifikacyjna. Tak przewiduje nasza umowa spółki, gdzie jest opublikowany czy zawarty w tej umowie taki no, dosyć szeroki regulamin w ogóle obejmowania mieszkań w TBS-ie. I tutaj na pewno będziemy też zwracali jednak na ten moment możliwości spłaty tych zobowiązań przez tego najemcę. Także jest to... Czy już wiadomo, co dokładnie będzie się znajdowało w tych wymaganiach procesu kwalifikacyjnego? Opracowujemy stosowne wzory umów. Będziemy się kierować pewnymi pomocniczo procedurami bankowymi w ocenie zdolności finansowej potencjalnego najemca. Sprawa jest po prostu bardzo poważna i tutaj nie może być jakby niedomówień. Umowa musi zawierać różne rozstrzygnięcia, różne postanowienia na, że tak powiem różne przypadki. Finansowe. Jeżeli chodzi o dochody, to jest jeden czynnik, który generuje o to, czy możemy ubiegać się o nieruchomość, czy jest są jeszcze inne czynniki? Generalnie są trzy. Te centrum życiowe w suwałkach, o którym mówiłem, czyli jest to dedykowane do mieszkańców suwałk. Zawarliśmy Preferencje pewne właśnie co do mm, mieszkańców w określonym wieku i określonego zajęcia, bo i, ta grupa preferencyjna, że tak powiem, zawiera pięć jakby tytułów. I pierwsze dwie to dotyczą generalnie ludzi młodych do 35 roku życia. Między innymi dotyczą na przykład absolwentów szkół wyższych, którzy podejmują działalność gospodarczą na terenie miasta. To wynika ten zapis i ta preferencja z wcześniej przyjętej przez Radę Miejską uchwały o wspieraniu przedsiębiorczości na terenie miasta, stąd też jakby pewnym udogodnieniem może być dla tych ludzi młodych, absolwentów szkół wyższych, jakby możliwość pozyskania no w tej pierwszej fazie swego czasami no, znaczy życia i, i tego zawodowego mieszkania na wynajem, adekwatnie czy wiążąc to z posiadanymi dochodami, które wiadomo na początku nie są za wysokie.